Za chwilę Państwo zobaczycie. A właśnie. Rapid heating and cooling. A tłumacząc dosłownie, tego nie będę robił cały czas. Szybkie nagrzewanie i chłodzenie formy. Po co się to robi? Wytłumaczę oczywiście, zwłaszcza, że jednym z doświadczeń z poprzedniej prezentacji jest to, że słuchają mnie również osoby, które nie tylko nie znają systemu Moldflow, ale niekoniecznie są nawet z branży. Ja oczywiście bardzo sobie cenię ich obecność, ale postanowiłem tę kolejną prezentację troszeczkę przemodelować, tak żeby i dla nich była większa korzyść, czyli krótko mówiąc, troszkę więcej będzie wprowadzenia, przede wszystkim terminologii, żeby potem przykład pokazany na żywo w systemie Moldflow był bardziej przekonywujący. Jakkolwiek i tak zdaję sobie sprawę, że no niestety nie wszystko jest do pokazania, nawet gdybym chciał wykorzystać pełne 2 godziny, a przecież trzeba zostawić sobie trochę czasu na pytania. Te pytania proszę o ewentualne pytania na końcu, jak już ja skończę swoje wystąpienie i będę się starał odpowiedzieć tak, żeby wszyscy Państwo słyszeli. Jako słowo wstępne, jednocześnie podsumowanie celu tej prezentacji, przedstawiam taki slajd dotyczący ogólnie chłodzenia formy wtryskowej. Każdy, kto jest w branży przetwórstwa wtryskowego, wie, że forma wtryskowa, a właściwie jej podzespół, jeden z najważniejszych, jakim jest układ chłodzenia, musi realizować dwa podstawowe, często zupełnie przeciwstawne w sensie funkcjonalnym cele. Minimalizację czasu cyklu, czyli krótko mówiąc, chłodzić formę, czyli odprowadzać ciepło wniesione przy każdym wtrysku przez roztopione tworzywo do bardzo wysokiej temperatury nagrzane. Odprowadzać to ciepło przez układ chłodzenia, w którym jest woda bądź inne chłodziwo, aby wypraska zdołała zakrzepnąć w odpowiednio krótkim czasie. Ten czas, zwany czasem chłodzenia, ma zasadniczy wpływ na długość czasu cyklu, czyli na wydajność produkcji. Ale z drugiej strony, to jest ten cel B, zapewnienie wysokiej jakości wypraski, szczególnie kształtowej. O co tu chodzi? Otóż jeżeli chłodzimy zbyt szybko, zbyt powiedziałbym drastycznie, obniżając temperaturę w tych miejscach, w których elementy układu chłodzenia, a więc te elementy, przez które przepływa chłodziwo odprowadzające ciepło, są położone blisko ścianek wypraski. Między tymi obszarami, a obszarami bardziej oddalonymi albo takimi w ogóle niechłodzonymi, bo trudno dostępnymi, zwłaszcza od strony stempla, wyobraźmy sobie wypraskę o głębokich kieszeniach czy innego typu kształcie powierzchni utrudniającej wprowadzenie układu chłodzenia, albo weźmy pod uwagę fakt, że od strony stemplowej mamy wypychacze służące do wypchnięcia wypraski ze stempla przy rozformowaniu. Wszystko to są problemy z optymalnym zaprojektowaniem układu chłodzenia, przez co powstają różnice temperatury na powierzchni wypraski. Innymi słowy, potrzeba więcej czasu do zakrzepnięcia jednego miejsca niż innego miejsca wypraski. I to zarówno biorąc pod uwagę
miejsca położone na jej powierzchni, czyli z punktu A do punktu B temperatura się różni, jak i różnice temperatury między stemplem i matrycą, czyli wskroś grubości wyprask. Tego typu różnice prowadzą do powstania różnego skurczu, czyli skurczu o różnej wartości, bo znane jest prawo, że im wolniej zastyga wypraska, tym większy jest jej skurcz objętościowy. A więc te różnice to odkształcenie, czyli niespełnienie wymogów kształtowych. Tak więc optymalizacja układu chłodzenia we wczesnym stadium, jak najwcześniejszym wdrożenia projektu, czyli na etapie projektowania wypraski i formy wtryskowej. To powinno być optymalizowane równocześnie już na tym wstępnym etapie. Ma to olbrzymie znaczenie, a jeśli chodzi o zastosowanie konkretnie systemu Moltflow, o którym dzisiaj mówimy, to mimo że sam system istnieje ponad 40 lat, dopiero kilka lat temu została wprowadzona nowoczesna technologia analizy chłodzenia o nazwie CoolFEM. FEM to angielskiej nazwy Finite Element Method, czyli metoda elementów skończonych. W tej metodzie, jak sama nazwa wskazuje, cała forma wtryskowa oraz jej istotne elementy funkcjonalne, czyli te części, które biorą udział w kształtowaniu wypraski, są elementami kształtującymi i jej chłodzeniu, czyli zawierają w sobie fragmenty bądź całe obwody chłodzące. Oczywiście ja cały czas mówię o modelach CAD-owskich, a nie o formie z metalu, czyli fizycznej formie. Pozwala ta metoda w praktyce zamodelować wszystko, począwszy od wszelkiego typu grzałek, a wszelkiego typu nawet najbardziej rozwiniętych pod względem kształtu nie tyle może kanałów chłodzących, co płaszcz wodnych. Mam tu na myśli chłodzenie konformalne. I nawet to, co do tej pory robiono z powodzeniem w tej starej metodzie zwanej CoolBEM od Boundary Element Method, z kolei metod elementów granicznych, czyli grzane kanały. Dużo dokładniejsza symulacja tego, jaka faktycznie jest temperatura tworzywa zalegającego, jeśli się tak mogę wyrazić, między kolejnymi wtryskami w układzie gorąco-kanałowym jest możliwa dzięki technologii CoolFEM. Natomiast jednym z aspektów, które również dzięki tej technologii można modelować, i o tym będzie dzisiejsza pogadanka, jest technologia, którą w skrócie, jakby to czytać, żeby się język nie łamał. Może używając polskiej fonetyki RHC, o, powiedzmy RHC. Ja będę używał, znaczy jest już wszędzie wpisane RHC. RHC będzie prostsze. Proszę przy tym jeszcze pamiętać, że obok tego skrótu, obok tego akronimu, istnieją inne nazwy, na przykład Rapid Temperature Cycling, czyli szybko zmienna temperatura albo szybka zmiana temperatury. Wszystko to są te same technologie, których głównym celem jest nagrzanie gniazda
czasem tylko jego części, części matrycowej, ale na ogół całego gniazda formy przed wtryskiem i dopiero po wypełnieniu gniazda materiałem, czyli tworzywem, rozpoczęcie tego właściwego cyklu, gdzie następuje już chłodzenie. Zanim przejdę do tej technologii, właśnie z myślą o tych z Państwa, którzy nie są wprowadzeni w tajniki analiz Moltflow, agenda, podstawy modelowania dla chłodzenia formy wtryskowej, możliwości analizy chłodzenia, no tu już powinna być wersja Autodissimulation Moltflow 2.15, ale pod tym względem w wersji 2.15 niewiele się zmieniło, więc nie jest to wielki błąd. I wreszcie teoria i przykład dla RHC. Proszę Państwa, powiedziałem przed chwilą, dlaczego chłodzenie formy jest tak ważne, a wziąwszy pod uwagę, że w zasadzie jak zbudujemy formę wtryskową, to na poważne modyfikacje i poprawki w układzie chłodzenia bez ponoszenia olbrzymich kosztów bywa już zwykle za późno, no to macie Państwo wyobrażenie, jak ważna jest możliwość analizy chłodzenia i ewentualnie zoptymalizowania tego układu chłodzenia na wczesnym etapie, jeszcze przed budową formy, za ciężkie pieniądze jest istotna. I chłodzenie wpływa na jakość wypraski pod wieloma względami. Własności powierzchni, to czy powierzchnia będzie taka, jak zamierzyliśmy, w sensie na przykład gładkości, różnego typu wad powierzchniowych, jak przypalenia i tak dalej, to wszystko zależy między innymi od jakości chłodzenia. Naprężenia szczątkowe w wyprasce, czyli stan naprężeń, który warunkuje żywotność wypraski w eksploatacji. Oczywiście mam na myśli wypraski, które podlegają jakimś obciążeniom, ale na ogół większość podlega. Od takich, które przenoszą obciążenia nieraz zbliżone do tych, jakie do niedawna jeszcze były zarezerwowane wyłącznie dla części ze stali, aż po obciążenia dużo mniejsze w wszelkiego typu urządzeniach, na przykład AGD. Jednak odporność, wytrzymałość, zarówno zmęczeniowa, jak i na przykład własności, powiedzmy, strukturalne dotyczące drgań własnych, jeśli chodzi o cichą pracę, powiedzmy, odkurzacza czy miksera kuchennego. To są wszystko rzeczy zależące od stanu naprężeń w wyprasce, dlatego że na ten stan naprężeń nakładają się obciążenia i dopiero wypadkowa powoduje takie, a nie inne zachowanie struktury, jaką jest gotowy wyrób czy część wyrobu. Od chłodzenia zależy również struktura materiału, znaczy stopień jej krystalizacji. Oczywiście inaczej wygląda to dla materiałów amorficznych, czyli bezpostaciowych, gdzie o krystaliczności w zasadzie nie można mówić. Inaczej dla tworzyw typowo krystalicznych, tak naprawdę należałoby powiedzieć półkrystalicznych, bo ta struktura nie jest do końca krystaliczna. Niemniej również i krystaliczność ma wpływ na przede wszystkim przebieg skurczu, a więc również pośrednio na naprężenia i na kształt i ostateczny skurcz gotowego wyrobu. No i wreszcie ugięcia termiczne, czyli to, o czym mówiłem na początku. Różnice temperatur, istnienie tak zwanych węzłów cieplnych i
z drugiej strony miejsc bardzo szybko oddających ciepło do formy powoduje, że różne rejony wypraski chłodzą się czy zastygają w innym czasie, a to powoduje, że skurcz w nich bardzo się różni. Te różnice skurczu przekładają się na momenty gnące, które powodują odkształcenia, czyli niepożądane zjawiska. Ale z drugiej strony chłodzenie wpływa również na wydajność produkcji, przede wszystkim przez czas cyklu. A więc chłodzenie wydajne skraca czas cyklu, a gdybyśmy poddawali do siebie wszystkie czasy, co za chwilę zobaczymy, to on, czas cyklu, zależy głównie od czasu chłodzenia. No i oczywiście na temperaturę wypraski przy rozformowaniu. To jest z kolei istotne już tak z takiego czysto praktycznego punktu widzenia produkcji. Jak gorącą wypraskę, oczywiście założywszy, że ona już jest zestalona, można rozformować i dalej wykonywać przy niej czynności, jak na przykład usuwanie śladów po przewężkach i tak dalej. To jest właśnie to, co zapowiadałem, czyli dla tych z Państwa, którzy nie orientują się, takie unaocznienie całkowitego czasu cyklu jako sumy czasów charakterystycznych poszczególnych faz cyklu wtrysku. Czas wtrysku należałoby nazwać w zasadzie czasem wypełniania gniazda, dlatego że z punktu widzenia tego, co się w tym czasie dzieje, to dzieje się właśnie to. Materiał jest wtryskiwany przez przewężkę albo przez przewężki aż do momentu wypełnienia gniazda. Tuż przed tym momentem, jeszcze w zasadzie przed całkowitym wypełnieniem, gdzieś około między 96 a 99% wypełnienia, ślimak wtryskarki uplastyczniający tworzywo i wykonujący ruch liniowy do przodu, tym samym powodujący wciskanie materiału przez układ dolotowy i przewężkę do gniazda, zatrzymuje się. Następuje tak zwane przełączenie ze sterowania prędkością ruchu tego ślimaka na sterowanie ciśnieniem docisku i rozpoczyna się faza docisku. Oczywiście te proporcje czasowe to są zupełnie przykładowe, w specyficznych przypadkach są inne, ale proszę traktować to jako rysunek poglądowy. I co ma na celu ta faza docisku? Otóż zwłaszcza niektóre tworzywa mają olbrzymią zmianę objętości własnej, czyli właściwej, czyli spadek tej objętości wraz ze spadkiem temperatury. Do tego stopnia, że gdybyśmy nie uzupełniali ubytku masy tworzywa w gnieździe właśnie w trakcie fazy docisku czy dopakowania, i tak się często nazywa tę fazę, to objętość materiału mogłaby spaść nawet do 30%. To już jest może skrajny przypadek, ale 20%, 15-20% to są zupełnie częste przypadki. A więc skurcz objętościowy musi zostać jakoś zrekompensowany, żeby wypraska była pełna, żeby zachowała swój kształt. I właśnie dokonuje się tego przez doprowadzanie pod wysokim ciśnieniem docisku od dodatkowych porcji tworzywa do momentu, kiedy przewężka odmarznie i nie będzie już to możliwe. Wtedy teoretycznie rozpoczyna się czas chłodzenia. Dlaczego mówię teoretycznie? Dlatego, że jako składnik czasu cyklu rzeczywiście jest to ten odcinek, który w tej chwili wskazuje mój kursor. Po nim jeszcze następuje czas rozformowania i razem wszystko to jest czas cyklu.
Natomiast w praktyce chłodzenie obejmuje cały cykl, dlatego że jeśli potraktujemy układ odosobniowy w pewnym sensie, jakim jest forma wtyskowa, jako układ, do którego z jednej strony doprowadzane jest ciepło wraz z tworzywem, z drugiej strony odprowadzane jest to ciepło przez układ chłodzenia, to w momencie, kiedy w gnieździe zaczyna pojawiać się tworzywo i już zaczyna ono stygnąć, w styku z zimniejszą niż temperatura tworzywa powierzchnią gniazda formy następuje przekazanie ciepła do formy przez materiał formy do układu chłodzenia, czyli de facto chłodzenie zaczyna się od samego początku cyklu. Niemniej, żeby w sposób prostszy opisać ten proces i wprowadzić parametry przed rozpoczęciem symulacji, to przyjęto nazywać czasem chłodzenia odcinek czasu od końca fazy docisku, czyli dopakowania, więc od tego punktu do momentu, kiedy następuje otwarcie formy, czyli do końca czasu kontaktu z formą, no i potem jest rozformowanie. Ten układ odosobniony, o którym wspomniałem wcześniej, forma wtryskowa, widzicie Państwo, przekrój przez typową formę wtryskową, ciemno-niebieski kolor to nasze gniazdo, układ dolotowy z tej strony jest dysza i wprowadzane ciepło poprzez wtrysk tworzywa nagrzanego do temperatury nierzadko grubo ponad 200 stopni, bo akurat dane tworzywo tyle wymaga, żeby przeszło w fazę płynną, czyli zostało splastyfikowane. Ale nie tylko to, ponieważ tworzywo płynąc, zwłaszcza w tych cienkościennych obszarach, od przewężki, a nawet jeszcze przez kanały dolotowe płynąc, a potem przez cienkie ścianki, podlega tak zwanemu ścinaniu, czyli mówiąc ściślej, odkształceniu postaciowemu. Towarzyszy temu tarcie warstw tworzywa o siebie nawzajem i wydzielanie ciepła tarcia. I ten tak zwany shear heating, czyli nagrzewanie od ścinania jest dodatkową porcją ciepła wniesionego do układu, jakim jest forma. Natomiast odprowadzanie ciepła następuje na dwa podstawowe sposoby. Otóż ciepło oddane do prasy, bo jak wiadomo, ciśnienie panujące w gnieździe dąży do otworzenia tych dwóch połówek formy, żeby to nie nastąpiło, muszą być one ściśnięte razem i to za to odpowiedzialny jest mechanizm formy zwany prasą. A więc ta płyta jest w kontakcie z urządzeniem zaciskającym formę. Częściowo do niego jest oddawane ciepło. Ponadto oczywiście poprzez radiację i konwekcję do otoczenia. Natomiast jeżeli chodzi o te w przekroju jako jasno-niebieskie kółka przedstawione kanały układu chłodzenia, następuje główna wymiana ciepła w sensie oddawania ciepła z gniazda formy, czyli z tworzywa do odbiornika poprzez cyrkulację chłodziwa w układzie chłodzenia. Ale ponieważ ten schemat powstał na potrzeby prezentacji o RHC, więc ja pozwoliłem sobie do tej strzałki w kierunku od formy na zewnątrz dołożyć jeszcze jedną, dlatego że te same kanały, którymi w tradycyjnym wtrysku chłodzimy formę, mogą również służyć w pierwszym etapie do jej nagrzewania, właśnie w technologii RHC. A więc ciepło wniesione lub oddane
to dotyczy tylko i wyłącznie technologii RHC przez układ chłodzenia. Tak wygląda bilans cieplny formy wtryskowej. Wzrost temperatury formy oczywiście wydłuża czas chłodzenia. To jest istotne przy doborze temperatury formy do konkretnego tworzywa. Jest konieczne podniesienie formy, temperatury formy ponad temperaturę otoczenia ze względu na to, że wtryśnięcie roztopionego tworzywa do formy, do formy z metalu o temperaturze otoczenia doprowadziłoby do natychmiastowego zestalenia tworzywa i wytworzenia się tak grubej warstwy przyściennej, że praktycznie niemożliwe byłoby wypełnienie gniazda w całości. W związku z tym temperatura formy wynosi znacznie mniej niż temperatura wtryskiwanego do niej tworzywa, ale jest wyższa o zwykle kilkadziesiąt stopni, kilkadziesiąt od temperatury otoczenia. Transfer ciepła w materiale formy z kolei zależy w podstawowym stopniu od własności materiału użytego na części formujące i inne części formy, które również biorą udział w bilansie cieplnym. Przede wszystkim chodzi o thermal conductivity, czyli przewodność cieplną. I widzicie Państwo porównanie stosunkowo najbardziej pospolitego materiału na formy wtryskowe, czyli stali narzędziowej. Akurat w mold flow jako taki domyślny materiał używana jest stal narzędziowa o symbolu P20. U nas troszkę z tymi symbolami jest inaczej, ale to nie zmienia faktu, że jak porównacie Państwo te 30 do 40 watów na metr stopień Celsjusza, to istnieją materiały zarówno o znacznie niższym, choć nie tak bardzo, bo najniższy to około 22, ale przede wszystkim znacznie wyższym współczynniku przewodnictwa cieplnego. Należą do nich głównie stopy miedzi, brązu, na przykład tak zwany brąz berylowy, gdzie to już jest 104, i specjalistyczne stopy o bardzo wysokim współczynniku przekraczającym 200. Gdzieś tam po drodze jest aluminium, które jest oczywiście, jak Państwo wiecie, materiałem o wysokim przewodnictwie cieplnym, ale nie aż tak wysokim jak specjalnie na ten cel stosowane stopy z brązem i miedzią. Nawiasem mówiąc, stopy dość drogie, w związku z tym jest to swoista znowu trudność w podjęciu decyzji, czy zyskamy więcej inwestując we wkładki wysoko przewodzące ciepło, w ten sposób szybciej odbierając ciepło z formy i skracając czas cyklu, ale ponosząc koszty związane z tym materiałem, czy pozostawimy materiał formy, powiedzmy, jako stal, wydłużając przez to czas cyklu, ale za to nie wchodząc w zwiększone koszty materiału formy przy jej budowie. Trzeba bowiem pamiętać, że przecież taka forma od czasu do czasu musi podlegać remontowi, renowacji i to nie są jednorazowe koszty, jeśli chodzi o ten materiał. Ale nie tylko materiał stosowany w budowie form wtryskowych decyduje o efektywności odbioru ciepła. Również układ i wymiary, tu użyłem słowa tradycyjnych kanałów chłodzących, ponieważ mam na myśli nie żadne technologie typu chłodzenie konformalne czy właśnie RHC, tylko tradycyjne wiercone kanały o przekroju okrągłym. Po lewej stronie w tym
czerwonym polu. Czerwień oznacza tutaj no-no, czyli źle. Mamy stosunkowo małe odległości kanałów od ścianki gniazda, małe w stosunku do średnicy kanału i dość rzadko, czyli w dużej odległości od siebie rozmieszczone osie tych kanałów. Natomiast po prawej stronie jest taki diagram w zielonym polu, czyli z kolorem oznaczającym, że jest OK. I pewne wytyczne, oczywiście wytyczne bardzo uogólnione, ale należy się ich trzymać w projektowaniu gniazda. Po pierwsze w oczy się rzuca fakt, że o ile tu mieliśmy tylko dwa kanały o dość dużych średnicach, to znacznie korzystniejsze jest stosowanie większej liczby kanałów o mniejszych średnicach, przy czym wielkość tej średnicy zależy od grubości ścianki. Oczywiście mówimy o optymalnej średnicy kanału. I tak, dla ścianek cienkich, czyli o grubości mniejszej niż 2 mm, powinno to być powiedzmy od 8 do 12 mm. Dla ścianek grubych 4 mm, rzędu 12 do 15 mm. To po pierwsze. Po drugie, odległości A i B, czyli odległości między osiami poszczególnych kanałów oraz odległość takiej serii kanałów od powierzchni. No tutaj to jest powierzchnia płaska, więc mamy kanały leżące w jednej płaszczyźnie, ale oczywiście w rzeczywistej formie wtryskowej tak nie musi być. Niemniej jakaś tam odległość średnia, powiedzmy, od powierzchni gniazda, czyli tego interfejsu metal tworzywo, powinna spełniać te warunki, że nie powinna być bardzo różna niż 2 do 3-krotności średnicy kanału. A z kolei odległość między sąsiednimi kanałami to maksimum 3 średnice kanału. A więc jeżeli się do tego stosujemy, to możemy uzyskać równomierność chłodzenia, oczywiście nigdy nie taką jak przy chłodzeniu konformalnym, którego sama nazwa wskazuje, o co chodzi. Otóż jeżeli sobie wyobrazimy, że gniazdo nie ma takiej wyidealizowanej formy płaskiej, tylko jest to skomplikowana krzywoliniowa powierzchnia w przekroju widoczniona, powiedzmy, w dowolny sposób i do niej zawsze tej samej odległości dostosowany, a więc konformalny kształt płaszcza wodnego. To chłodzenie konformalne zapewnia cały czas jednakową intensywność odbioru ciepła w każdym punkcie wypraski i tym samym wręcz idealnie jednakową temperaturę w wyprasce, a zatem brak tych różnic skurczów i w związku z tym sił powodujących odkształcenia. Wydatek wchodziła w układzie chłodzenia ma również potężny wpływ na wydajność układu chłodzenia. Ważne jest zapamiętanie jednej zasady, że powinien być na tyle duży ten wydatek, czyli na tyle wydajnie powinna tłoczyć chłodziwo pompa, czy jest to woda, czy jest to innego typu chłodziwo, aby przepływ był zaburzony. Zaburzony, czyli turbulentny, bowiem przepływ laminarny powoduje, że możliwy do uzyskania gradient temperatury nie jest wystarczający i chłodzenie nie odbywa się tak intensywnie, jak mogłoby się odbywać w tych samych kanałach
z tą samą ilością ciepła wprowadzonego do gniazda przy zapewnieniu przepływu turbulentnego. Ponieważ przepływ, a właściwie jego zaburzenie, czy stopień zaburzenia, mierzymy tak zwaną liczbą Reynoldsa dla wody, podobnie jak dla innych płynów. Liczby Reynoldsa oddzielające przepływ laminarny od zaburzonego, czyli turbulentnego, zależą też od temperatury. Dlatego chociaż bezpiecznie jest przyjąć, że 10 tysięcy jako liczba Reynoldsa to już przepływ zaburzony i tak też robimy w systemie Moltflow, modelując warunek brzegowy, jakimi są parametry chłodziwa na wlocie, zakładając 10 tysięcy jako liczbę Reynoldsa, aby zapewnić zaburzony przepływ, to jednak w rzeczywistości początek turbulencji zależy od kombinacji średnicy kanału i rzeczywistego wydatku w litrach na minutę w poszczególnych temperaturach czy zakresach temperatur. W związku z tym należy to brać pod uwagę, projektując układy chłodzenia, zarówno zastanawiając się nad tym, czy poprowadzić jeden długi, a więc szeregowo połączone segmenty układ, czy lepiej rozdzielić go na krótsze segmenty zasilane oddzielnie, tak żeby pompa o jakimś tam ograniczonym maksymalnym ciśnieniu i wydatku dała rady wprowadzić wodę o określonej temperaturze w określonej średnicy kanale w turbulencję. Teraz parę słów na temat nowych możliwości symulacji chłodzenia w Moltflow od wersji 2000. No chyba nawet wcześniejsze niż 14, bo QFM jest wcześniej wprowadzony, ale mówimy również o wersji aktualnej. Rzecz jasna. Tu przypomnienie, że metoda elementów granicznych BEM używana jest do dziś jako jedyna metoda w tym, jak się często mówi, małym Moltflow, czyli w serii Auto-Decimation Moltflow Advisor, ale również nie wyszła jeszcze z użycia w Moltflow Insight. Natomiast szczerze zachęcam użytkowników tego ostatniego do stopniowego eliminowania posługiwania się metodą CoolBEM i przestawiania na CoolFEM. Może wymaga to trochę więcej pracy na początku, dlatego że trzeba poprawnie zamodelować formę, co zupełnie, jak Państwo widzicie, nie jest potrzebne. Taka zewnętrzna powierzchnia symbolizująca, powiedzmy, układ, jakim jest forma, jest nawet niezbędna w metodzie CoolBEM. Wystarczą same kanały. Natomiast w metodzie CoolFEM jest oczywiście potrzebny rzeczywisty model formy. Oczywiście bardzo uproszczony. Powiedziałbym, jakiekolwiek szczegóły typu gwinty, inne rzeczy, otwory, kolumny i tak dalej są nie tylko zbędne, ale wręcz przeszkadzają, bo wymagają dodatkowego generowania bardzo dużej liczby elementów skończonych i wydłużają czas analizy. Natomiast trzeba zameszować, czyli wygenerować siatkę 3D na wszystkich tych elementach. To nie zawsze jest takie proste, ale proszę się tego nie bać, dlatego że jak stosuje się odpowiedni workflow, czyli kolejność przygotowania modelu, to zawsze wychodzi.
A wyniki, jakie uzyskujemy dzięki metodzie QFM, są bez porównania bardziej dokładne, a przede wszystkim więcej informacji możemy uzyskać niż z użyciem tej poprzedniej, starej metody, która najprawdopodobniej prędzej czy później odejdzie do lamusa. Trzy opcje analizy, jeżeli chodzi o obliczenia temperatury, dostępne są w tej nowej metodzie CoolFem. Otóż pierwsza z nich to obliczenia, w ramach których temperatura jest uśredniona w czasie cyklu. I to de facto jest równoważne tej poprzedniej metodzie CoolBEM, której jedną z cech było właśnie to, że temperatura była, czy jest w zastosowaniu tej metody liczona jako średnia w czasie cyklu. W ten sposób giną nam pewne niuanse związane ze zmiennością temperatury od momentu wtryśnięcia tworzywa do momentu rozformowania. Dlatego powinniśmy zawsze w parametrach analizy QFM ustawiać tę drugą opcję, czyli transient within cycle, a więc zmienność, stan nieustalonej temperatury, ściśle mówiąc językiem powiedzmy naukowym, w czasie cyklu. Pozwala to bardzo wyraźnie wyłowić momenty i lokalizację powstawania węzłów cieplnych. To są te czerwone obszary, które Państwo tutaj widzicie w przekroju formy. Jest to typowy wykres zmienności temperatury formy w trakcie cyklu. To jest oczywiście wykres możliwy do animacji. Temperatura formy w cyklu zmienia się bowiem drastycznie w taki oto sposób, jak na tym środkowym wykresie. A więc posługiwanie się jakąś średnią jest dalece idącym uproszczeniem. Już choćby sam ten fakt świadczy o tym, że warto jest stosować pełną metodę QFM ze zmiennością temperatury w czasie cyklu, czyli ze stanami nieustalonymi. Jest też trzecia opcja, którą można uruchomić w ramach tej metody, ale to się zwykle robi raz na końcu optymalizacji i w zasadzie tylko na potrzeby produkcji, czyli na potrzeby technologa. Mianowicie uruchamia się tę analizę z opcją Transient from Production Startup. A więc zakładamy, że forma w temperaturze otoczenia jest montowana na maszynę wtryskową. Rozpoczynają się pierwsze wtryski, to jest ten wykres po prawej stronie, i takie zęby piły, jak ten środkowy wykres, pojawiają się przy każdym kolejnym wtrysku. Ale jak widać, nie są one ustalone na jednym poziomie, czyli średnia temperatura rośnie od tej temperatury mniej więcej otoczenia, tam 25 stopni, bardzo szybko na początku, czyli przy pierwszych kilkudziesięciu wtryskach, a później po zwykle stu kilkudziesięciu ustala się i nazywamy to stabilizacją cieplną formy. Warto jest znać liczbę wtrysków, po których następuje stabilizacja cieplna formy, albo po prostu czas, po którym następuje ta stabilizacja, dlatego że jak uruchamiamy produkcję nowego wyrobu na formie, która jeszcze nie pracowała, której jeszcze nie znamy z tej strony, to pobieranie próbek, wyprasek na potrzeby zbadania jakości, czy to powierzchni, czy jakości wymiarowej, z tego pierwszego okresu pracy nowej formy, kiedy jeszcze nie osiągnęła stabilizacji cieplnej, jest bez sensu. W związku z tym należy wtrysnąć przynajmniej te kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt wyprasek, zanim temperatura formy przestanie wzrastać z cyklu na cykl i wszystkie te wykresy pojedyncze będą na identycznym średnim poziomie temperatury, czyli
to jest ten zakres wykresu, który jest możliwy do uzyskania. Trwa to zwykle dość długo, bo system musi policzyć, tak jak powiedziałem, nawet i 150 cykli wtrysku, ale jest to warte wykonania raz na całą symulację optymalizacyjną, dlatego że potrzebny jest to technologowi. Są również dwie opcje obliczeniowe, jeżeli chodzi o przepływ ciepła. Zwykły solwer kondukcyjny to najszybszy sposób. On liczy jedynie temperaturę części i przepływ ciepła od niej do formy, a potem przez układ chłodzenia na zewnątrz. Oczywiście musi jakieś założenia upraszczające przyjąć i przyjmuje takie, że gniazdo jest cały czas całkowicie wypełnione i jedynie uwzględnia przewodnictwo cieplne, a nie uwzględnia ciepła dodatkowego od właśnie tego share heating, o którym mówiłem wcześniej, czyli ciepła generowanego przez ścinanie warstw tworzywa, a tarcie ich po sobie. Natomiast dużo bardziej pracochłonną, a więc i dłużej trwającą, ale i dokładniejszą opcją tej analizy jest wykonywanie pełnej analizy płynięcia, czyli wypełniania formy, między każdymi dwiema iteracjami solwera chłodzenia. Jest dużo dokładniejsza, ale zapewniam Państwa, że tak długo trwała, że też podobnie jak poprzedni omawiany przypadek, stosuje się to dla sprawdzenia poprawności zaprojektowania układu chłodzenia raz na cykl symulacyjno-optymalizacyjny dla danej wypraski, a nie za każdym razem przy każdej iteracji. Nawiasem mówiąc, przez pierwszy rok istnienia metody CoolFEM była ona dostępna tylko dla technologii 3D, czyli dla wyprasek zamieszowanych w 3D. Natomiast od wersji Autodesk Simulation Model 2013, czyli już trzy wersje temu, umożliwiono również rozszerzoną tę metodę na technologię Dual Domain, czyli na wypraski zamieszowane w Dual Domain, z tym, że są pewne ograniczenia, tutaj macie Państwo je wypisane i podkreślone to, że dostępny jest tylko solwer kondukcyjny, a więc z tych dwóch opcji obliczeń przepływu ciepła dostępna jest tylko ta prostsza, ta szybsza. O tym trzeba pamiętać, jak modeluje się i zastanawia się operator czy analityk, czy wypraska powinna być w 3D, czy w dual domain. Oczywiście tym rządzą jeszcze inne, dużo ważniejsze prawa, no ale to, co powiedziałem przed chwilą, to również trzeba brać pod uwagę. Nie wiem, czy czasu nam wystarczy na to, żeby pokazać Państwu taki filmik, który świetnie obrazuje sposób przygotowania modelu do analizy chłodzenia CoolFEM. Myślę, że to pominę, bo to tak naprawdę jest filmik, ale zwrócę uwagę na pewną rzecz, o której bardzo wielu użytkowników zapomina i dlatego pozwalam sobie w tym wprowadzeniu pokazać oddzielny slajd na ten temat, a zapomniawszy o tym, bardzo często użytkownicy ci napotykają się właśnie na problemy z wygenerowaniem poprawnym, bezbłędnym siatki 3D dla formy. System przerywa generowanie siatki i krzyczy, że albo wygenerowana w pierwszym kroku siatka powierzchniowa ma wady, albo też należy użyć metody czy opcji Stitch Contact Interface. O co chodzi?
Chodzi mianowicie o to, że z definicji metoda analizy chłodzenia KULFem zakłada możliwość zamodelowania w formie wszystkiego. Wszystkiego, co w rzeczywistej formie ma być, a więc między innymi wkładek. Mogą to być wkładki zarówno typu part insert, czyli wkładki do wypraski, przykład otrysk wkładki metalowej tworzywem, jak i wkładki będące częścią funkcjonalną formy, czyli element o tak zwanym property, czyli o własności w Moldflow, która się nazywa Mold Insert 3D. Przykład byłby najlepszym przykładem zapewne wkładka z materiału o innych własnościach cieplnych czy przewodnictwa cieplnego niż cała reszta formy, czyli wkładka wysokoprzewodząca. Ale skupmy się na tym przykładzie. Kolejność postępowania w tego typu sytuacji musi być następująca. Najpierw meszujemy, czyli generujemy siatkę, czy to w Dual Domain, czy w 3D, w zależności od kształtu wyrobu. Zarówno dla samej wypraski, jak i dla wkładek. A ponieważ w trakcie meszowania między siatką na wkładce, a siatką na samej wyprasce mogą powstać mikroszczeliny o wielkości większej niż tolerancja, bo tolerancja siatki odnosi się do jednego elementu, a nie do interfejsu między dwoma elementami, to gdybyśmy nie użyli tej opcji Stitch Contact Interface, możliwe jest usiłowanie wygenerowania takich wydłużonych, bardzo cienkich czworościanów, czyli elementów 3D dla formy w momencie, kiedy uruchamiamy opcję generowania siatki formy. I to jest właśnie rzeczywista przyczyna tego typu błędów, o których wspominałem. Dlatego dobrze jest mieć takie przyzwyczajenie i po prostu rutynowo po wygenerowaniu siatki na wyprasce i na wkładce uruchomić opcję Stitch Contact Interface, która powoduje, że z punktu widzenia formy scalamy niejako siatki wypraski i wkładki w jedno, czyli te powierzchnie nie interesują w ogóle meszera formy 3D. I jak to zrobimy poprawnie, to generowanie tego typu siatki, jak tutaj na końcu, w tym ostatnim etapie, jest w zasadzie banalne i za każdym razem wychodzi w sposób właściwy. To jest taka uwaga dla tych z Państwa, którzy być może wstrzymują się jeszcze z przyjęciem tej nowoczesnej metody symulacji chłodzenia do codziennej praktyki ze względu właśnie na jakieś trudności, przepraszam, w generowaniu siatki. Króciutko na temat tego. Są dwa sposoby tworzenia siatki 3D dla formy, czyli modelu FEM formy. Pierwsza to model wyznaczający w zasadzie tylko znowu, tak jak w przypadku metody KULFem, zewnętrzne ściany bloku formy, bez wdawania się w szczegóły, a więc na przykład nie można zamodelować znajdującej się w środku wkładki formy z brązu berylowego, powiedzmy. Natomiast zaleta tego to absolutnie błyskawiczne modelowanie, bo to jest kwestia przyciśnięcia jednej ikony w interfejsie i taki model jest gotowy. No i łatwość definiowania gęstości, a
Przypominam, że gęstość siatki w pobliżu tych powierzchni zewnętrznych powinna być ze względów wydajnościowych dużo mniejsza niż gęstość na powierzchni będące interfejsem z gniazdem, jak również z innymi elementami jak chłodzenie czy dolot. To jest bardzo proste w przypadku formy wygenerowanej z Synergy. Inny sposób to skonstruowanie formy w CAD i to jest sposób stosowany coraz częściej, dlatego że daje on fantastyczną możliwość tego, co nazwałem w poprzedniej prezentacji współbieżnej pracy czy współpracy między konstruktorem wyrobu i konstruktorem formy i analitykiem Moldflow, czyli takiego już interdyscyplinarnego zespołu skupionego wokół optymalizacji od samego początku. Mianowicie konstruktor wyrobu konstruuje go badając użyciem Moldflow poprawność doboru punktów trysku, poprawność wypełniania, położenia linii łączenia i tak dalej. Natomiast w tym samym czasie, po wykonaniu wstępnej analizy chłodzenia, nawet bez układu chłodzenia, która wyznaczy położenie potencjalnych węzłów cieplnych, a tym samym optymalne zagęszczenie elementów układu chłodzenia w tym miejscu, a nieco bardziej rzadki, że tak wyrażę, układ chłodzenia, mniej wydajny w miejscu, gdzie jest bardzo łatwy, naturalny odbiór ciepła do materiału formy. Następuje przesłanie tych danych do konstruktora formy, który taki pierwszy wstępny szkic układu robi, jednocześnie modelując konkretne bryły modelu formy, czyli wkładki formujące, suwaki i inne części jak rdzenie z takiego samego materiału jak reszta formy bądź innego i wierci to wszystko, że się tak wyrażę. Tę technologię można tak nazwać również w odniesieniu do systemów CAD 3D, a następnie w postaci odpowiedniego formatu plików przesyła sam model 3D formy plus model osi takich nawierconych otworów chłodzących do Moldflow. Zaletą jest obsługa w zasadzie dowolnie skomplikowanych form z wkładkami, rdzeniami i form wielopłytowych. Natomiast wadą jest dużo bardziej niż w przypadku generowania formy wewnątrz Moldflow pracochłonne zróżnicowanie gęstości siatki między zewnętrzną a wewnętrzną częścią czy obszarami formy. Współczynnik transferu ciepła przez ścianki zewnętrzne. Ja wspomnę o tym tylko dlatego, że to ma mnie doprowadzić do tego slajdu. Otóż dzięki manipulowaniu tym współczynnikiem możliwe jest nawet symulowanie chłodzenia konformalnego bez skądinąd wymaganej do pełnego chłodzenia konformalnego licencji systemu CFD, czyli Computational Fluid Dynamics. Oczywiście nie zachęcam do tego, bo jest to sposób, powiedzmy, troszeczkę uproszczony i nie dający w 100% wiernych rezultatów, ale jeżeli ktoś akurat ma taką potrzebę, a nie dysponuje licencją CFD, można to w Moldflow zrobić bez tej licencji. Kilka informacji dla bardziej zaawansowanych spośród Państwa na temat innych korzyści, jakie ponad czy w stosunku do tradycyjnej analizy kulbem wnosi
nowa metoda, ale nie będziemy się wdawali w szczegóły. Przechodzimy natomiast do głównego tematu po tym dość długim wstępie, mianowicie przykład, najpierw troszkę teorii, potem przykład RHC, czyli Rapid Heating and Cooling. Proszę Państwa, kiedy stosuje się i po co stosuje się tego typu technologię, jaką jest szybkie, bo tu chodzi o minimalizację całkowitego czasu cyklu, nagrzewanie do wysokiej temperatury, tak jak na tym rysunku wyłącznie matrycy, albo też całej formy, potem wtryśnięcie materiału, a potem dopiero chłodzenie formy. Czyli, krótko mówiąc, cały cykl składa się z fazy nagrzewania formy lub jej matrycy, potem usunięcie medium grzewczego, przeważnie jest to para o temperaturze 100-kilkudziesięciu stopni, którą wprowadzamy do tych samych albo niektórych spośród tych samych kanałów, którymi następnie chłodzimy formę. Faza chłodzenia oczywiście po normalnym wtrysku i ponowne przedmuchanie sprężonym powietrzem. Często używa się oprócz przedmuchania powietrzem również usunięcie resztek jednego z tych czynników przed wprowadzeniem drugiego próżni. Czyli wysysa się podciśnieniowo na przykład resztki pary. Tu chodzi o to, żeby para wodna o temperaturze powiedzmy 150 stopni nie zetknęła się bezpośrednio i gwałtownie z wodą o temperaturze, no powiem specjalnie, wymienię niską temperaturę, 20 czy 25 stopni, ponieważ szok termiczny doprowadziłby do szybkiego zużycia materiału formy. Przy czym to dotyczy takiego najbardziej rozpowszechnionego sposobu nagrzewania formy bądź jej połówki, najczęściej matrycy, z użyciem właśnie medium wprowadzonego w istniejące kanały chłodzące. Ale alternatywnie istnieją również metody takie jak grzałki i inne urządzenia bądź elektryczne, bądź indukcyjne, które są umieszczone w samej formie, w odpowiednich miejscach, blisko powierzchni gniazda, tak żeby w sposób efektywny nagrzewały te powierzchnie. A więc nadal nazywa się to RHC, ale nie jest realizowane w sposób, o którym dzisiaj będziemy mówić dalej. Wspominam o tym tylko dla porządku. Korzyści i po co w ogóle stosować tę technologię? Otóż w niektórych sektorach przetwórstwa tworzyw sztucznych, zwłaszcza na potrzeby AGD, małego AGD, gdzie zależy nam na wyglądzie powierzchni, a w szczególności na jej lustrzanej wręcz gładkości. Daje ta metoda niesamowite rezultaty. Macie tu Państwo, nie wiem czy dobrze widać, ale myślę, że tak, bo przecież używacie normalnych monitorów komputerowych. Po lewej stronie konwencjonalna wypraska z ABS-u. Na czarnym to widać najlepiej, nawiasem mówiąc, tę różnicę. A po prawej stronie z użyciem technologii, no to jest akurat zastosowany skrót RTC od Rapid Temperature Cycling, czyli naszego RHC. Widać od razu, że no, jak nie była ziemia, prawda? Pod spodem widać inną korzyść, mianowicie doskonałe maskowanie w tym drugim przypadku, czyli przy wtrysku do bardzo gorącej formy, wszelkiego typu zjawisk, które występują zwykle przy ściance i są widoczne w konwencjonalnym wtrysku, jak na przykład linie łączenia. Między tym a tym otworem linia łączenia jest oczywiście nieunikniona, ale ona może być dużo mniej widoczna, jeżeli odbywa się to łączenie przy wysokiej temperaturze.
A ponieważ jeszcze w pierwszej fazie, kiedy następuje formowanie się linii łączenia, w początkowej fazie wtrysku, ta temperatura formy jest wciąż wysoka, zwłaszcza od strony matrycy, jeśli ta strona była grzana, to ślad po linii łączenia praktycznie zanika. A więc walory estetyczne, ale nie tylko, bo to jest też bardzo ważne z punktu widzenia akurat nie zastosowań typu AGD, czyli nie estetyki, a w każdym razie nie wyłącznie estetyki, a przy wypraskach, powiedzmy, konstrukcyjnych, które później w swojej eksploatacji będą podlegały różnego typu obciążeniom zmiennym i odkształceniom, mianowicie zmniejszenie naprężeń rezydualnych czy szczątkowych w formie, co powoduje jakby relaksację tych naprężeń dzięki wysokiej temperaturze formy, znacznie mniejszy stopień ukierunkowania zarówno niewypełnionych cząsteczek tych, jak Państwo wiecie, wydłużonych cząsteczek molekularnych tworzywa, jak i samego wypełnienia, jeżeli jest stosowane, czyli włókna szklanego. Krótko mówiąc, znacznie bardziej wyluzowany, że się tak wyrażę kolokwialnie, stan strukturalny wewnątrz materiału wypraski niż w metodzie tradycyjnej. A więc podsumowując, RHC czy RTC daje wypraski o znakomitej jakości powierzchni, lustrzanym wyglądzie z zamaskowanymi liniami łączenia, ale również wypraski o dużo niższym poziomie naprężeń i odkształceń. Tutaj pozwoliłem sobie zamieścić slajd i obudzić Państwa, jeśli już przysypiacie, zanim zacznę klikać kolejne klawisze. Jesteśmy cały czas w ramach tego slajdu, ja zaraz króciutko powiem, co jest co, a Państwa poproszę o obserwowanie tego obszaru. To jest nasza forma, dwie połówki, tu w środku jest gniazdo. One są ściśnięte oczywiście prasą i doprowadzone są do nich czynniki. Na zielono oznaczono magistralę z wodą chłodzącą, czyli to, co znajduje się w formie przy każdej technologii, również tradycyjnej. Cooling water. Tu jest legenda w prawym dolnym rogu. Wszystko to, co na zielono, no to oczywiście cała instalacja ze zbiornikiem, termostawami i tak dalej do chłodzenia wodą. Na niebiesko, czyli troszkę powyżej, ta legenda R, powietrze. Instalacja do wytwarzania wysokiego ciśnienia i przedmuchiwania kanałów sprężonym powietrzem albo pod ciśnieniem, albo pod podciśnieniem, że tak powiem, czyli próżniowe wysysanie w celu usunięcia jednego z tych czynników, a wprowadzeniem drugiego dla uniknięcia, jak powiedziałem, szoku termicznego. Na czerwono oznaczono na tym diagramie czy w ideowym rysunku instalację pary wodnej służącej do nagrzewania formy w technologii RHC. Tak jak mówiłem wcześniej, para o temperaturze 150 stopni mniej więcej. No i te dwa kolory będą oznaczały w poszczególnych etapach animacji, którą za chwilę zobaczycie Państwo na tym tutaj wykresie, pokazującym zależność temperatury formy od czasu, czyli innymi słowy zmienność temperatury formy w trakcie cyklu, pełnego cyklu RHC, czyli nagrzewanie, wtrysk, chłodzenie. W miarę jak będę klikał
Next, next, next. Zobaczcie Państwo to wszystko. Proszę śledzić, jak zmieniają się kolory tych doprowadzających przewodów, to znaczy, że one są aktywne i tworzy się wykres zmienności, zmiany temperatury. Na razie jest ona na jakimś tam poziomie wyjściowym. Rozpoczynamy cykl. Ja wykonam pierwsze kliknięcie myszą. I proszę zobaczyć, przy okazji zmiany tego koloru, doprowadzenie powietrza do przedmuchania resztek tego czynnika, który był wcześniej w kanałach, opis w języku angielskim jako taką uwagę. Nie tłumaczyłem tego ze względu na to, że nie jest to moja prezentacja, jest to prezentacja autora tej technologii, technologii opatentowanej. Jest to wykres, który można znaleźć w internecie. I no, ze względu na uszanowanie praw nie zmieniam tutaj niczego. Przeniosłem jego ten animowany wykres do prezentacji takim, jakim jest. Krok drugi. Proszę zauważyć, jak rośnie temperatura. To jest wprowadzenie pary wodnej o temperaturze rzędu 150 stopni dla podniesienia temperatury formy. Oczywiście ta faza trwa. I to, ile ona trwa, będziemy musieli później dokładnie, ale to bardzo dokładnie odwzorować w naszej symulacji. Klikam następny raz. W punkcie trzecim pojawia się opis ewakuacja, czyli odprowadzenie, czy wycofanie powietrza z gniazda formy. To jest dodatkowa jakby czynność, która nie ma nic wspólnego z RHC, a która zapobiega odpowietrzeniom, zapowietrzeniom, czyli powstaniom pułapek powietrznych. Kolejny krok, wtrysk. Widzicie Państwo, że na naszym rysunku formy pojawił się już wypełniony układ dolotowy i gniazda. Krok piąty, pierwszy tak zwany air purge, czyli przedmuchanie powietrzem kanałów. Widzicie Państwo, że wszystkie te kanały doprowadzające zmieniły kolor. Te dwa na niebieski, czyli oznaczający powietrze pod ciśnieniem, po to, żeby odprowadzić, usunąć, opróżnić kanały z gorącej pary wodnej. Kolejne kliknięcie, czyli krok szósty, rozpoczęcie zasilania, czyli obiegu, jak w tradycyjnym wtrysku, wodą o określonej temperaturze w celu odprowadzenia ciepła z wypraski aż do temperatury rozformowania. Potem następuje oczywiście otwarcie formy, wyjęcie wypraski, zamknięcie formy i wszystko się powtarza jeszcze raz. Także ten właściwy cykl z punktu widzenia przetwórstwa to jest ta część wykresu. Ta pierwsza część wykresu jest dodana i ma na celu podniesienie wstępnej temperatury formy. Tak nawiasem mówiąc, omawiana przeze mnie w szczegółach na jednej z poprzednich prezentacji metoda chłodzenia konformalnego bardzo często jest łączona z RTC czy RHC. Tu mamy przykład od tego samego dostawcy, dlatego również pozostawiłem bez zmian te nazwy, gdzie forma akurat wykonana z aluminium w tym przypadku ma chłodzenie konformalne, jest zabudowana odpowiednimi płytami, które są najpierw nagrzewane, a potem chłodzone i jest nagrzewana, a potem chłodzona
celu uzyskania wyrobu o parametrach, o których mówiłem poprzednio, możliwych do uzyskania z użyciem tej technologii. Tak więc tak to wygląda w praktyce, drodzy Państwo. Natomiast jak zamodelować to, czyli innymi słowy zasymulować w systemie Moltflow? Otóż przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki CoolFEM. Nie używając analizy CoolFEM, tylko tej starej wersji technologii chłodzenia w Moltflow, nie jesteśmy w stanie zasymulować tego typu technologii. Po drugie, pojawił się nowy parametr w wizardzie ustawień procesów trysku. Ja może powiększę ten rysunek, pokażę przy okazji, jak to wyglądało dla mojego przykładu, który pokażę za chwilę. Wyświetliłem Państwu, a akurat nie to, przepraszam. Proces time. O, tak to wyglądało. Dla tych z Państwa, którzy znają Moltflow, wiecie, że jest to pierwsza strona z wizarda ustawień parametrów procesu, gdzie chłodzenie jest pierwszą analizą sekwencji, czyli mamy chłodzenie, wtrysk, docisk i odkształcenia. Musimy zdefiniować temperaturę tworzywa, musimy zdefiniować czas otwarcia formy dla rozformowania. W przypadku, który za chwilę pokażę w Moltflow, wynosił on 8,5 sekundy. I to jest ten dodatkowy parametr, który się pojawił. Mold close time before injection. Dopóki nie używamy technologii czy symulacji technologii RHC, tego się nie wypełnia albo wstawia się po prostu zero. Dlatego, że to nie dotyczy tradycyjnego wtrysku bez nagrzewania. Natomiast w naszym przypadku ten czas pozostawania formy zamkniętą, ale przed rozpoczęciem rzeczywistego, tego właściwego wtrysku wynosił aż 10 sekund. No i użyliśmy tutaj czasu cyklu, który jest zdefiniowany jako suma czasu wtrysku plus czasu dopakowania i czasu chłodzenia. Przypomnę, tak naprawdę chłodzenie trwa od momentu wprowadzenia tworzywa, ale tutaj jest wyróżnione jako trzeci składnik czasu cyklu w sumie 30,8 sekundy. Pokazuję to nie bez kozery, dlatego że za chwilę, jak Państwo zwrócicie uwagę na to, co będę mówił o wymaganiach dotyczących modelowania, to do tego jeszcze wrócimy. Wprowadzono też nowy warunek brzegowy, czyli tak zwane wloty chłodziwa zastąpiono wlotami na potrzeby rapid heating and cooling. Tutaj już nie mogę pokazać żadnego rysunku, więc wreszcie przejdę do mojego modelu. Model wygląda w ten sposób. Może po kolei zgaszę warstwy, które nie są dla nas w tym momencie najważniejsze. Gorący, długi, cienki wlew, hot drop również wyłączę, żeby widzieć samą tę część. Włączę również tę warstwę. Przyjrzyjmy się tej naszej pokrywie. Nawiasem mówiąc, chciałem podziękować firmie Satel za udostępnienie na potrzeby niniejszej prezentacji tego modelu. Ja wykonywałem taki benchmark dla tej firmy, znajdując optymalne czasy zarówno nagrzewania, jak i przede wszystkim właśnie przepłukiwania czy opróżniania układu chłodzenia z pary wodnej, po to, żeby umożliwić
w najkrótszym czasie całkowite zastygnięcie wypraski. Mówiłem o wprowadzeniu na potrzeby technologii RHC nowych warunków brzegowych. Żeby pokazać je Państwu, włączę z powrotem warstwy, które wyłączyłem, a konkretnie te z kanałami. To są kanały, które służą równocześnie do nagrzewania, jak i do chłodzenia formy. Nie stosujemy w tym przypadku żadnych grzałek, czy to indukcyjnych, czy elektrycznych, natomiast stosujemy właśnie te nowego typu warunki brzegowe. To są te symbole. Państwo przyzwyczajeni do modelowania po prostu wlotów chłodziwa, widzicie różnicę. O ile tamte symbole pokazujące wlot chłodziwa mają troszkę inny kształt i są błękitne, to te symbole mają taki kształt, jak widać, i są czerwone, a ich properties są dosyć złożone. Nie wystarczy podać tej liczby Reynoldsa i temperatury. Trzeba w sposób bardzo dokładny wyspecyfikować dla obu faz, czyli fazy nagrzewania, a następnie fazy chłodzenia, wszystkie parametry. A więc po pierwsze, kontrola. Może odbywać się albo czasem, czyli przez określony czas następuje nagrzewanie, a później przez określony czas chłodzenie, albo temperaturami. Gdy robi się to za pomocą temperatur, to często rzeczywistość rozmija się z symulacją, dlatego że wszelkiego typu procesy, których czas trwania określa się za pomocą temperatury, jaka ma być osiągnięta, mogą być zakłócone przez czynniki zewnętrzne. Ta temperatura może być osiągnięta sekundę wcześniej, ale może być też osiągnięta sekundę później. Dlatego ja osobiście polecam metodę kontroli czasowej. I oczywiście trzeba wyspecyfikować, ile ten czas wynosi. Przede wszystkim najpierw czynnik nagrzewający, a więc do wyboru są różne opcje, przy czym jak chodzi o wodę, to oczywiście wodę pod wysokim ciśnieniem w przyszłym wypadku nie mogłabym mieć więcej jak 100 stopni. Ale ja wybrałem oczywiście parę wodną, nasyconą o temperaturze 150 stopni i nagrzewanie trwa 10,5 sekundy. Ja na razie zamknę te okna dialogowe i naczelną zasadę łączącą te parametry, o których jest mowa w definicji warunku brzegowego nazwanego RHC Inlet, czyli wejście zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia w technologii RHC, pokażę za chwilę na slajdzie prezentacji. Następnie po tej fazie nagrzewania następuje krótkotrwała, ale właśnie cały ambaras w tym, żeby odpowiednio dobrać jej długotrwałość, żeby z jednej strony nie przedłużać nadmiernie cyklu, ale z drugiej strony, żeby wykonać zadanie. Przedmuchanie resztek tej pary. Ja założyłem, że ono trwa 2 sekundy i to jest trochę za krótko, pokażę Państwu za chwilę, jeśli czas pozwoli, skutek tego, że to jest taki krótki czas. Pod ciśnieniem, które przez Moltwo jest domyślnie dobrane, widocznie większość sterowników tego typu układów działa właśnie przy takim ciśnieniu. Oczywiście można je zmienić, ale nie widzę powodu. Bardzo podobnie są definiowane warunki właściwego chłodzenia, czyli najpierw wybór kontroli między temperaturą a czasem, wybieram kontrolę czasem, specyfikuję, że określam wydatek wody poprzez liczbę Reynoldsa,
która zapewnia przepływ zaburzony, turbulentny, a więc wynosi ta liczba Reynoldsa 10 tysięcy. Podaje temperaturę wody, ona tutaj jest dość wysoka, taka jak docelowa temperatura formy dla tego konkretnego tworzywa, z którego wtryskiwana jest nasza pokrywa, nasza część, i całkowity czas chłodzenia 29,8 sekundy. Znowu, dlaczego tyle, wytłumaczę za moment. Na razie zamknę to okno, pełszem kancel. I dokończę ostatnia faza z tych czterech, dwie główne i dwie pomocnicze, na które składają się na przebieg procesu RHC. To secondary ARP, czyli kolejne, drugie oczyszczenie układu, tym razem z wody chłodzącej przed kolejnym cyklem, czyli kolejnym wypełnieniem tych kanałów gorącą parą wodną. Tym razem 7 sekund. I to był czas, który musiałem dobrać w stosunku do parametrów wejściowych, ponieważ na początku okazało się za krótki i w rezultacie mieliśmy pewne problemy z zakrzepnięciem, całkowitym zakrzepnięciem wypraski w zadanym czasie cyklu. To są te parametry, które trzeba wpisać w każdym z takich warunków brzegowych, czy definicji warunków brzegowych, które dołączamy do naszych kanałów. Oczywiście tylko do tych kanałów, które biorą udział w technologii RHC, bo mogą być w modelu również kanały, które tylko chłodzą. To tam wtedy z menu Boundary Conditions, gdyby taki kanał tu był, wybralibyśmy po prostu Coolant Inlet, gdzie dialog, którego celem jest określenie warunków na wlocie, jest znacznie prostszy, liczba Reynoldsa i temperatura wlotowa. Te czerwone symbole to były właśnie Rapid Heating and Cooling Inlets, czyli pełniące dwojaką rolę, zarówno w fazie nagrzewania, jak i w fazie chłodzenia. Wróćmy do prezentacji, proszę Państwa, dlatego że chciałem podać rzecz szalenie ważną dla tych z Państwa, którzy będą próbowali taką technologię symulować u siebie. Otóż warto jest ten slajd sobie zapisać gdzieś w postaci rysunku i zwłaszcza w początkowym etapie mieć go zawsze przed sobą, żeby nie musieć wracać do mojej prezentacji, czy do materiałów szkoleniowych. Mianowicie chodzi o pewną synchronizację czasów podanych właśnie jako proces settings, pozwolę sobie przypomnieć, tych czasów, które pokazywałem wcześniej. Całkowita suma tych czasów musi być równa całkowitej sumie czasów wprowadzonych w sposób, który pokazałem przed chwilą, w warunku brzegowym dla każdego z kanałów chodzących. Innymi słowy, jeżeli nie będzie całkowity czas wyspecyfikowany na pierwszej stronie wizarda warunków przetwórstwa dla analizy CoolFEM, taki sam dokładnie co do sekundy, co do ułamka sekundy, jak ten czas, to system będzie musiał to nadrabiać, co chwilę meldując nam ostrzeżenia, a w końcu błędy. Drugie przykazanie to w tym miejscu, a więc jeśli chodzi o czasy spesyfikowane na arkuszu warunków przetwórstwa, pomiędzy zakończeniem czasu cyklu
a rozpoczęciem tego czasu, który w naszym przypadku wynosi, przypomnijmy, czas zamknięcia formy przez 10 sekund. Forma pozostaje zamknięta, ale jeszcze przed właściwym wtryskiem tworzywa. Następuje synchronizacja właśnie w tym miejscu. To jest przed otwarciem formy, następuje równocześnie rozpoczęcie secondary air purge, czyli tego drugiego przepłukania, czyli usunięcie wody przed wtryśnięciem czy wprowadzeniem pod ciśnieniem pary nasyconej o temperaturze 150 stopni. No i te cykle powtarzają się w kółko. Proszę zwrócić uwagę na rzecz, która może na początku Państwu nastręczyć najwięcej trudności. Mianowicie, o ile ten czas secondary air purge mieści się tak bardzo elegancko między water cooling a steam heating, zupełnie analogicznie jak mold open time, czyli czas rozformowania między czasem cyklu a czasem zamknięcia formy przed rozpoczęciem wtrysku, o tyle primary air purge time, czyli czas tego pierwszego czyszczenia czy opróżniania układu, jest podzielony na dwie fazy. Pierwsza zaczyna się tuż po zakończeniu steam heating, czyli nagrzewania, i trwa do momentu rozpoczęcia wtrysku, ale nie kończy się równo z momentem rozpoczęcia wtrysku, tylko jakby zachodzi, dlatego tu ją widać na początku, ale tak naprawdę to jest część kolejnego cyklu. I kończy się dopiero jakiś czas już po rozpoczęciu wtrysku. To jest zwykle zakładka, że się tak wyrażę, rzędu jednej, dwóch sekund, góra trzech. Ale to wszystko zależy od wielkości części, bo jest rzeczą oczywistą, że jeżeli czas wtrysku drobnej, malutkiej części wynosi około jednej sekundy, to ta zakładka nie może być dłuższa, dlatego że trzeba zacząć chłodzić tę naszą część. Natomiast jeśli wtryskujemy jakiś o dużej objętości detal, no to właściwe water cooling, czyli właściwe chłodzenie, może się zacząć nieco później i ta zakładka wtedy może być nieco dłuższa. Ja na wszelki wypadek w moim modelu, tym, który Państwo już widzieli, przypomnę, założyłem dla obu kanałów, że o ile ten primary air purge jest bardzo krótki, mimo że część nie jest taka mała, to secondary air purge jest dość długi po to, żeby forma nie nagrzała nam się zbytnio, bo wcześniej był problem z jej właściwym schłodzeniem. Tak jak zwykle w czasie tego typu pokazów czy prezentacji, bardzo trudno jest przedstawić same obliczenia, dlatego ja pokażę Państwu ich wyniki. A tak na dobrą sprawę to pokażę Państwu parę wyników na żywo, a potem zestawienie w postaci konwencjonalnego wtrysku bez nagrzewania i wtrysku z nagrzewaniem. Może nawet zrobię od razu tak, bo patrzę na godzinę, ona już jest bardzo późna, tak naprawdę mamy półtorej godziny, a potem pytania. W związku z tym wyświetlę. To już było. O właśnie. Jedną z korzyści, o której mówiłem, jaką uzyskujemy dzięki nagrzaniu formy do wysokiej temperatury przed wtryskiem i rozluźnieniu jakby tego wewnętrznego naprężenia od ścinania, a później przy zastyganiu, wewnątrz gniazda formy jest obniżenie w całości formy poziomu naprężeń szczątkowych. Proszę zobaczyć. Po lewej stronie mamy formę
mamy wypraskę po rozformowaniu, czyli po zakończeniu procesu, z wyświetlonym naprężeniem w głównym kierunku głównym, znaczy w pierwszym kierunku głównym. Jest ono na poziomie około 20-25 stopni. Za wyjątkiem rejonu samej, trudno nazwać przewężki, no gorącej przewężki powiedzmy, miejsca dołączenia tego hot dropa do powierzchni wypraski i tych rejonów, dlaczego to prawdopodobnie nie zdążę Państwu wytłumaczyć, skąd się wzięły te rzeczy, ale związane są one z pewnymi błędami konstrukcyjnymi samej wypraski, chodzi o dobór grubości ścianek. Natomiast dokładnie ta sama wypraska, te same parametry wtrysku, oczywiście z pominięciem fazy nagrzewania formy, czyli całkowicie konwencjonalna metoda wtrysku bez nagrzewania formy daje o wiele wyższy poziom naprężeń szczątkowych. Jak zdążę, pokażę to Państwu na żywo, ale najpierw chciałbym przejść przez te główne różnice. Kolejny rysunek. Oczywiście są to zrzuty ekranowe z projektu, który Państwo widzicie, ale tworzenie ich chwilę trwa, w związku z tym pozwoliłem sobie przygotować właśnie na wypadek przedłużenia się prezentacji. Odkształcenia, proszę Państwa, ze względu na to, że tak na dobrą sprawę odkształcenia liczone wewnątrz Moldflow w fazie warp, czyli analizą warpage, bazują na między innymi poziomie naprężeń wewnętrznych, czyli szczątkowych, nie tylko, ale głównie na tym. Tam oczywiście wchodzi ewentualnie wypełnienie włóknem i tak dalej. To ogólnie widzicie Państwo, że co prawda różnica nie jest drastyczna, ale lepiej się prezentują te odkształcenia przy stosowaniu metody RHC. Tutaj mamy takie ciekawe bardzo zestawienie, które powstało na potrzeby zlecającego firmy Satel przy optymalizacji przeze mnie i jakby doborze tych poszczególnych czasu trwania poszczególnych faz procesu. Mianowicie na górze, popatrzmy na to kolumnami. Kiedy nie zastosowaliśmy odpowiednio długiego czasu przepukiwania tego secondary air purge, temperatura, której wykres tutaj Państwo widzicie, to jest temperatura czynnika na wlocie tego kanału chłodzącego, który tu widać. To jest ta kropka, w którą kliknąłem i powstał ten wykres. A więc mamy gorącą parę wodną, 150 stopni, potem chłodzenie do 60 stopni i potem już jest następny cykl, czyli w określonym czasie znowu para wodna nagrzewa do 60 stopni. Wynik, czas na chłodzenie, który pozostał w ramach całkowitego czasu cyklu, był niewystarczający, żeby po 30,8 sekundy, a tyle przypomnę, process timing, tyle miał trwać czas cyklu i dokładnie tyle trwał, 30,8 sekundy. A więc po tym czasie 30,8 sekundy, owszem, tą cienkościenną część wypraski mamy wyświetloną na czerwono, czyli frozen layer fraction, udział warstwy zakrzepłej wynosi 1. Wszystkie elementy są w 100% zakrzepłe. O tyle ta część jest albo częściowo niezakrzepła, gdzieś tak w okolicach 0,5 udziału warstwy zakrzepłej, a
najgrubsze fragmenty tego rantu i to miejsce tutaj wzdłuż otworów, można powiedzieć, nie jest zakrzepłe w ogóle. A więc przy takiej krzywej nagrzewania i chłodzenia nie moglibyśmy się zmieścić z wymaganym czasie cyklu z całkowitym schłodzeniem wypraski. Po lewej stronie mamy przykład, nie tyle przykład, co wynik zoptymalizowanego przeze mnie sterowania czasem nagrzewania i chłodzenia. Mianowicie nawet nie skracałem fazy nagrzewania, tylko ona sama uległa skróceniu przez wprowadzenie odpowiednio dłuższego, bo trwającego 7 sekund secondary air purge. Automatycznie krótsze nagrzewanie daje nieco niższą temperaturę formy. Oczywiście to jest wszystko sztuka kompromisu, bo jeżeli daje niższą temperaturę formy, to daje też i niższe czy mniejsze korzyści z nią związane. Czyli nieco gorszy, nieco gorsza jakość pożądanego, lustrzanego wyglądu powierzchni, nieco gorsze maskowanie linii łączenia i nieco mniejszą redukcję naprężeń wewnętrznych. Ale za to, można powiedzieć, prawie cała wypraska jest na końcu cyklu zakrzepła. To jest wykres Frozen Layer Fraction, czyli udział warstwy zakrzepłej, jeden to czerwony, za wyjątkiem tego rantu, który, jak wspomniałem wcześniej, po prostu jest konstrukcyjnie źle zaprojektowany, jest tam za dużo materiału, to jest za gruby materiał, żeby go w tym czasie cyklu zaplanowanym zamrozić. Tak nawiasem mówiąc, właściwy dobór grubości ścianek i zmienności grubości ścianek to jakby odrębna sztuka w projektowaniu wyprasek z tworzywa sztucznego. Deflections widzieliśmy. Pressure to fill. Proszę Państwa, bardzo istotna sprawa. Wiemy o tym, że zwłaszcza w dzisiejszej dobie oszczędzania energii, gdzie się tylko da, no a poza tym w ogóle szukania oszczędności po to, żeby produkcja była bardziej opłacalna. Proszę obejrzeć porównanie jeden koło drugiego wykresów maksymalnego ciśnienia w trysku. Te skale zostały przeze mnie ujednolicone, tak żeby widać było różnicę kolorami, prawda? Proszę nie patrzeć na skalę. To maksymalne ciśnienie w trysku wynosi 23 i 34 w przypadku tradycyjnego w trysku, natomiast zaledwie zielony kolor 11 do 15, czyli prawie połowę mniej w przypadku wtrysku do nagrzanej formy. Też to za chwilę pokażę na żywo, ale to jest bardzo ważny wynik, dlatego że to oznacza tak naprawdę oszczędzanie około 40% energii na wtryskarce. Bo jeżeli jest o 40% niższe wymagane ciśnienie wtrysku, to niższa jest też wymagana siła zwarcia i tak dalej. Który tu jeszcze rysunek sobie przygotowałem. Aha, no to jest właśnie zmienność temperatury bez RHC, to oczywiście ona jest stale na poziomie 60 stopni, ta woda na wlocie do kanału chodzącego, natomiast RHC z przepłukiwaniem odpowiednio przez 2 i przez 7 sekund tak się kształtuje. Rośnie do 60. Przepraszam, do 150. Do 150. To jest faza chłodzenia. Dobrze, więc to są te podstawowe różnice w postaci tych wykresów. I oczywiście
ponieważ muszę już kończyć, to pozwolę sobie pokazać Państwu na żywo, czyli wczytać obok tego modelu z RHC model dokładnie ten sam, ale wykonany bez nagrzewania formy. Ustawić je jeden obok drugiego. Jak mówiłem, to chwilę trwa, dlatego przygotowałem te wykresy wcześniej. Związać widoki. Może w tym wyłączyć niepotrzebne warstwy i wyświetlić na przykład porównanie in cavity stress, czyli tego, co mnie jako może jeszcze zwiążę też i o. Widzicie Państwo, że faktycznie tak jak było na tym rysunku stałym z rzucie ekranowym, poziom naprężeń, naprężeń resztkowych w formie, która znaczy w części, która była wtryśnięta do gorącej formy nagrzanej do 150 stopni, jest o wiele, wiele niższy. Sprawdźmy to, jaka to jest różnica. Tutaj mamy, powiedzmy, dominujący kolor zielony. To jest około 40 megapaskali, a przejdźmy do części wykonanej techniką RHC. No i dominujący jest, powiedzmy, ten kolor, albo średni, bo jest troszkę jaśniejszy, jest troszkę ciemniejszy, więc średni niech będzie ten, 19 megapaskali. 19, a to było ile, przypomnijmy? 34. Prawie połowę niższy poziom naprężeń szczątkowych. Inny wynik. To ciśnienie, o którym mówiłem. To jest ciśnienie na przełączaniu. Niech będzie ciśnienie na przełączaniu. Proszę zauważyć, że tutaj tej różnicy nie widać aż tak bardzo, chociaż oczywiście jest. To znaczy niższe jest ciśnienie na wyprasce, czy w przypadku wypraski produkowanej metodą RHC. Ale nie aż tak bardzo, bo tylko jak 20 do 23. Natomiast to jest w pewnym określonym punkcie, punkcie przełączania z kontroli a ruchem ślimaka na kontrolę ciśnieniem. A teraz pozwolę sobie wyświetlić ciśnienie na końcu cyklu albo na końcu wypełniania. O, widzicie Państwo, to są te same wykresy, które Wam pokazywałem, tylko przed przeskalowaniem wyników. Ja pozwolę sobie przeskalować te wyniki, chociaż już teraz widać, że RHC daje dużo niższe wymagane ciśnienia. A jakby je odpowiednio przeskalować tak, żeby skale na boku pokazywały to samo, czyli wpisać 23 i 34 z ręki, to widzicie Państwo dokładnie ten rysunek, który przedtem zrzuciłem. Czyli o ile w technologii tradycyjnej z temperaturą formy 60 stopni mamy taki obszar sięgający 23 megapaskali, to w technologii RHC nie ma w ogóle takiego obszaru. Maksymalne ciśnienie, jakie jest wymagane, to chyba będzie, to jest niższe, no gdzieś dominujące jest 13, a tutaj trudno powiedzieć o średnim, ale jeżeli średnim jest to żółte, to jest 17, a maksymalne wynosi 22 z hakiem. I tak powoli będę kończył, proszę Państwa, ponieważ czas dobiega końca. Zostało 10 minut do kolejnej prezentacji, więc tu są ugięcia, ale wyświetlenie ich na żywo to jest zbyt wiele czasu. Nie chcę koledze, który ma zaraz zacząć swoją prezentację, przeszkodzić. W związku z tym bardzo dziękuję za wysłuchanie. Powiem tylko tyle, że oprócz
takiego nagrzewania, jak pokazałem, czyli z użyciem tych samych kanałów, które służą do chłodzenia, stosuje się również grzałki działające albo jak na zasadzie indukcji, albo po prostu grzałki elektryczne i mamy w technologii chłodzenia CoolFem pełną kontrolę nad tymi grzałkami. Między innymi możemy definiować czas z docelowymi temperaturami. To wygląda w ten sposób, że osiągana jest temperatura, na przykład w tym przypadku docelowa jest 100 stopni, target temperature 100 stopni. Potem oczywiście następuje chłodzenie, bo wtryśnięty jest polimer, który musi zastygnąć, a potem znowu nagrzewanie w określonym czasie do 100 stopni. Przy czym bardzo ważne jest, że muszą być zainstalowane wtedy w formie termopary. Jest to dużo, dużo droższe rozwiązanie i istotne jest, na zakończenie powiem to, że mogą, jak to zwykle w sterowaniu temperaturami, mówiłem już o tym, a nie czasem trwania danego procesu, następować drobne odchylenia. I jeżeli tak się stanie, że w zadanym czasie, switch on time, 10 sekund, nie nastąpi osiągnięcie zadanej temperatury, target temperature 100%, to w symulacji nastąpi opóźnienie zamknięcia formy i początku wtrysku, czyli jakby symulacja będzie odzwierciedlała zjawisko polegające na oczekiwaniu formy na osiągnięcie zadanej temperatury. To samo musi być zrealizowane na maszynie wtryskowej, dlatego ten rodzaj procesu RHC jest nieco bardziej skomplikowany i w praktyce, i w symulacji. Dziękuję serdecznie.